Świetnie zorganizowana była gala wręczenia nagród od burmistrza Końskich dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów z gminy. Łącznie wyróżniono 42 pedagogów. Listę wszystkich nagrodzonych znajdą Państwo pod materiałem wideo. Wydarzenie rozpoczęło się przed godziną 14 w szkole podstawowej w Modliszewicach. Wszystkich w tamtejszej hali gimnastycznej powitała dyrektor szkoły Barbara Makuch. Również ona doskonale wcieliła się w rolę prowadzącej. We wstępie oczywiście nie zabrakło życzeń. W imieniu przedstawicieli gminy złożył je burmistrz Krzysztof Obratański. Trudno nie popaść w pewien rytuał życzeń, jeżeli mamy do czynienia ze świętem powtarzalnym. Ale choć co roku obchodzimy święto polskiej oświaty, to sytuacja szkół, nauczycieli, sytuacja polskiej oświaty jest tak dynamiczna, że za każdym razem, w każdym roku jest osobny powód, żeby dziękować za Waszą pracę i życzyć wytrwałości i życzyć sukcesów. W swoich życzeniach Obratański nawiązał oczywiście do planowanych zmian w systemie edukacji. W czwartek jednak zeszły one na dalszy plan. Tego dnia liczyły się przede wszystkim dobre humory i radość belfrów. O te zaś zadbały znakomite występy artystyczne, piosenki, skecze i tańce. Swoje życzenia wszystkim nauczycielom podległym gminie przekazał także starosta Bogdan Soboń. Po raz kolejny podkreślał on, jak ważnym zawodem jest nauczyciel. Zapewniał o szacunku władzy powiatowej do wszystkich osób trudniących się szkolnictwem. Każdy zawód jest ważny. W przeszłości te licytacje między poszczególnymi zawodami miały swoje jakby miejsce. Wczoraj żeśmy uczestniczyli w pierwszym liceum ogólnokształcącym imieniem Komisji Edukacji Narodowej. Dzisiaj tu w Modliszewicach w szkole i też żeśmy się wstawili, jak sami Państwo, że się zauważyli w pierwszym garniturze tym powiatowym. A no dlaczego? No dlatego, że współpraca z gminą Końskie nam się układa na wielu płaszczyznach bardzo dobrze, ale to nie tyle też z kulturalnie, ta dzisiaj obecność nasza wynika również z tego, że chcieliśmy też również podkreślić rangę zawodu nauczycieli. Szczególnie wyróżnionych tego dnia mogło się poczuć 42 belfrów z podstawówek i gimnazjów w gminie Końskie. Otrzymali oni nagrodę burmistrza miasta i gminy wynoszącą 2700 zł brutto. Pomiędzy wręczaniem poszczególnym nauczycielom tejże gratyfikacji wszyscy zgromadzeni w hali mogli podziwiać, powiedzmy to jeszcze raz, fenomenalną część artystyczną. Natomiast na szczególną uwagę zasłużył jeden młody artysta, Kamil Szmejduch, który najpierw zagrał wszystkim na guzikowej harmonii, by następnie wystąpić w skeczu i przepięknie zaśpiewać dwie piosenki. Mizernie wyglądasz i cera jakaś blada. I pewnie mój pacjent jeszcze nie dojada. A kiedy się najeść, czy napić herbaty, aby się utrzymać, ciągnę dwa etaty. W czwartek wręczono także nagrodę świętokrzyskiego kuratora oświaty. W Modliszewicach odebrała ją tylko Izabela Garbacz ze szkoły w Rogowie. Natomiast pozostałych trzech pedagogów z naszego powiatu dostanie je w Kielcach podczas specjalnej gali. Poniżej znajdą Państwo ich listę, a także listę wszystkich nagrodzonych krzyżami zasług i medalami przez Ministerstwo Edukacji. Na koniec uroczystości wszystkim artystom i ich opiekunom za kolorowe, przepiękne przedstawienie podziękował zastępca burmistrza Końskich Krzysztof Jasiński. Muzykom, tancerzom i aktorom w podzięce podarował on kosz słodyczy. Chciałbym również na zakończenie w imieniu nas tu wszystkich obecnych bardzo serdecznie podziękować pani dyrektor. Wszystkim członkom Rady Pedagogicznej, że tak niezwykle aktywnie włączyli się w przygotowanie tego naszego skromnego święta, ale że ono wypadło tak niezwykle barwnie, kolorowo, tak uroczyście.
Bardzo serdecznie dziękujemy, a wam wspaniała przygoda. Życzymy kolejnych sukcesów na arenie miasta i gminy, oczywiście na arenie artystycznej. Bardzo serdecznie wam dziękujemy za ten piękny występ i proszę od nas przyjąć kosz takich słodyczy, ale nie zjedzcie ich wszystkich za jednym razem. Nim wszyscy rozeszli się do domów, doszło do jeszcze jednej bardzo miłej niespodzianki. Przedstawiciele Stowarzyszenia Powiatowe Konto Pomocy, a zarazem członkowie zarządu powiatu przekazali dla potrzebującego ucznia ze szkoły w Modliszewicach w pełni wyposażony plecak. Drodzy Państwo, skąd ten plecak? Otóż moi absolwenci Małgosia i Kuba, biorąc ślub w Końskich w sierpniu, zamiast kwiatów przyjmowali zeszyty, długopisy, mazaki, w tym także pojawił się plecak. I ten właśnie plecak dziś chciałabym przekazać pani dyrektor komuś, komu będzie służył. Władze powiatu wszystkim dzieciakom z Modliszewic podarowały także kolorowe plany lekcji, na których znalazło się miejsce między innymi na herb tej jednostki samorządowej.